W gminie Osiek w powiecie brodnickim po raz kolejny można było podziwiać akrobacje lotnicze i korzystać z lotów widokowych. Chcieliśmy kontynuować to, co 2 lata temu zaczęliśmy. Cieszyło się ogromną popularnością loty. Będą mogli ludzie skorzystać, zobaczyć sobie gminę z lotu ptaka i nasze walory, i zarówno Dolinę Rzeki Rypienicy, jak i też inne zakątki gminy. Gościem specjalnym drugiego pikniku lotniczego w Osieku był wielokrotny mistrz świata w akrobacjach szybowcowych Jerzy Makula. Wykonywałem dzisiaj elementy akrobacji podstawowej i takiej wyczynowej. To są elementy, które wykonuje się na Mistrzostwach Świata. To jest pętla, to jest przewrót przez skrzydło, to jest ślizg na ogon. To są wszystko dość trudne elementy, zważąc na to, że szybowiec po prostu jest urządzeniem latającym, które nie ma silnika i nie ma jak się wspomóc w razie ewentualnych błędów, czy nie ma jak się poprawić, no bo siła ciężkości działa w jedną stronę i powoduje, że szybowiec zawsze opada. Na co dzień Jerzy Mikula jest także pilotem Boeinga 787 i niedawno, przypomnijmy, pilotował także samolot z papieżem Franciszkiem w drodze powrotnej z Polski do Rzymu. Zrobiliśmy taką specjalną część dla papieża, mianowicie mimo złej pogody, która jakoś cudownie się poprawiła i było dobrze widać. Polecieliśmy wokół Krakowa, polecieliśmy nad brzegi, tam gdzie papież odprawiał mszę i gdzie była zgromadzona młodzież, ludzie, i potem znowu pokazaliśmy Wzgórze Wawelskie i potem już polecieliśmy. W związku z tym przyszedł nam za to podziękować, bo to było niestandardowe, to jak gdyby spontanicznie udało się nam wymyśleć i zrobić dzięki pogodzie, która się poprawiła w tym czasie, kiedy startowaliśmy. Publiczność mogła także podziwiać akrobację wiatrakowca. Generalnie jest to maszyna z kategorii ultralekkich. Nie jest to śmigłowiec, jak wiele osób to myli, dlatego że rotor nie jest napędzany żadną formą napędu. On kręci się tylko i wyłącznie dlatego, że pod niego napływa powietrze i dzięki przepływowi powietrza pojawia się na wirującym rotorze siła nośna. A to, co decyduje o tym, że przemieszczamy się do przodu, to silnik pchający i śmigło, które jest z tyłu i które przemieszcza nas w kierunku lotu.